Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Czechu. Witam was w kolejnym odcinku z gry Watch Dogs. Na samym starcie przypominam o lajkach, o subskrypcjach oraz o komentarzach. A my kontynuujmy naszą przygodę z gry Watch Dogs. Kolejna misja, co mieliśmy teraz robić? Jakieś tam, teraz chyba You need jakąś to move teczkę, carefully. coś tamtego owego. If I can count on anything, Damien will be working at an angle. He's got another agenda. Okay, right now I need that briefcase. Strasznie, powiem wam szczerze, cicho mam tą grę. Z tego względu, że mam cicho. Tu. Kurwa, to się. Dobra. Najpierw zróbmy misję. Indiscretions, tendencies, everything, Quinn. Gaduję, że to tak szczerze nie zadziała, ale. Now pretend this thing is full of solid fucking gold bricks. You could spare just a little, can't you? Nie wiem, na jaką odległość trzeba śledzić tą teczkę. I do, it's moving. Wait, I can't believe it. What? Quinn's guys are pulling some old school gangster shit. Briefcase swap, really? Do those actually work? Never seen one of these. Why are they doing this? They fool CTOS. Anybody watching through a monitor would see every swap. They're trying to confuse the detection software. Interesting. To komu teraz kurwa śledzić? Na pewno tamtego? Kurwa mać. Ale warto było spróbować. A to ciężko będzie, to będzie jakiś kurs, ciężka sprawa to będzie, szczerze. Właśnie, może jakąś kamerami? Właśnie, w ogóle my tych kamer nie używamy, co nie? A tu się... Ty, zbugowało się. Ja nie mogę nic zrobić. O, mogę. Tak, więc trzeba chyba kamerami po prostu jechać. Chociaż nie ma tu innej kamery. No, tak myślałem, no to jednak dupa. O, a tu? Nie, wątpię też. Niedawno była w Sudanie. Kurwa, co mnie to interesuje? Oj, będzie ciężko, ja nie wiem jak mam... Oj, byczku. Trzeba teraz tak, najpierw. Ciężka sprawa to będzie. Nie wiem, czy nie górą będzie lepiej. Tak będzie lepiej. Quinn's guys are pulling some old school gangster shit. Briefcase swap. Really? Do those actually work? Never seen one of these. Why are they doing this? They fool CTOS. Anybody watching through a monitor would see every swap. They're trying to confuse the detection software. Interesting. No, tak jest open. Nie wiem, czy twórcy to przewidzieli, że ktoś kurwa tak zrobi. Ale spoko. O, dawaj Pitos. A nie, muzykę se słucha. No i będzie. A w ogóle w tej grze nie słucham muzyki. No. Że on jest Chicago? Kurwa, no i mamy problem. No i mamy problem. Dołem nie, górą też. To co ja mam kurwa, latać? Może gdzieś tu po lewo jeszcze jest jakieś przejście. Ciężka sprawa, powiem wam szczerze. Nie można jak w Gotiku akrobatykę dać, czy coś? Można tędy, no to wydaje mi się, że nie ma... Uuu! Oj, taki zielony motorek. Pogsamp. Skąd chłop wiedział, że do mnie zaczął strzelać? Bo sobie biegłem? Bez sensu.
To też będzie ciężko, jak tam chłop siedzi. A jak my go zabijemy? Zszutujemy chłopa? Zobaczymy jeszcze. O, ciężko będzie. No bo górą to jak? To jest chyba impossible, mi się wydaje. Nie wiem. Kurwa, nie wiem, byczku. Zobaczymy. Wydaje mi się, że górą, kurczę, pieczone. Ja pierchruper. No, powiem wam, nie wiem. Na razie może zróbmy tak? Nie wiem. No, mam wrażenie, że to będzie kolejna z tych misji, w których po prostu będę siedział 30 minut i ją robił, ale dobra. Chłopy dość podobnie wyglądają całą drogą. Co? Można taki skipnąć? Wait. I can't believe it. What? Quinn's guys are pulling some old school gangster shit. Briefcase swap. Really? Tu są schody w ogóle zaznaczone. Czy są u góry schody? Nie. Tak? Chuj. Idę. Anybody watching through a monitor would see every swap. They're trying to confuse the detection software. Interesting. Są, a nie, to są na dole schody. No to jestem w dupie, szczerze mówiąc. Tak, to są były tam schody. No nie wiem, no. Co, może tak, może nie zginiemy. Dobra, jest nieźle. W sensie, mogłoby być lepiej, ale i tak jest spoko. Żyjemy. A, w ogóle, bo żeby nie było, zapomniałem o tym. Tu włączyłem sobie normalny, bo była taka... Ja zapomniałem, słuchajcie, o tym. Ponieważ była taka misja... Te poboczne, one są nudne i jedna była taka trudna misja. Ja chciałem tam jakiś tłumik, broń z tłumikiem, coś takiego. Więc przełączyłem sobie, przyznam szczerze, na normalka. Na normalny ten. Ten koleś będzie iść gdzieś, czy coś? Jak my teraz mamy to, kurwa, zrobić? Ale to jest ciężka akcja. Powiem szczerze. Chcę go zaznaczyć, żeby on był mi na mapie. Czemu go nie mam na mapie? No ja tam. Nie mów, że tą teżkę mam teraz śledzić. Śledź łódź? Jak mam, kurwa, śledzić łódź? What do you have nearby? My guess, this will be a short trip. There's another drop for another pickup. Okay. Nope. Wait. There's an old marina bought by Lucky Quinn in 1967. That's gotta be it. Says it's been closed to the public since the 80s. Pewnie, że kurwa gubię cel. Może się uda. 20 sekund? Może? 15, ale emocje. Mamy to? Musimy dobrze zahamować, jak już by... mamy. No. To nie jest łatwa misja, ale zobaczcie, odpaliłem realistyczny moment. Od razu misja została przejdnięta. Przejść. Przechodnięta. Ta.
przejdnięta, przechodnięta. No, żadne z tych nie pasuje, ale dobra. Ale skwaczone są te tekstury. Te czerwone lampki. Coś nie pykło. A mi ból się w brzuchu. Może to usłyszycie nawet czasem. Kiedyś miałem problemy mocne z burczeniem w brzuchu. Ale to może historia na kiedyś indziej. Kurwa, ile tam jest tych gości. Widzicie to? Jak mam śledzić? A, zlokalizuj. No to już lepiej. Jeszcze nie dając się zauważyć? Oj, to może być ciężkie, mam nadzieję, że był tu jakiś saving czy coś, bo kurwa, z tym niezauważaniem się u mnie to jest ciężka sprawa. Bym wolał ten z tłumikiem, no bo on cichy jest. Strasznie mnie nos boli, jak tutaj mam takie zatchane. Nie, że boli, tylko strasznie jest to upierdliwe, uporczywe. No rozumiem, że nie dając się zauważyć, to nie znaczy nie ściągać typa z broni z tłumikiem. Przynajmniej mam nadzieję, że to oznacza to. Dobra. Tu jest dwóch kolesi ogólnie, jeden i gdzieś drugi. Gdzie jest ten drugi? Nie mogę go zlokalizować. Dostań się na teren, aby dotrzeć do teczki. Dobra. Szczerze? Ło, ale na farcie. Co to jest? Jakieś broń nowa. Poka. Okej. Ona wcześniej nie była do kupienia na pewno. Przydałaby się snajpa z tłumikiem, bo to by było mocne. No w teorii wykryty nie zostałem, no ale... Ale trochę XD. Oka kamery. Wydaje się tutaj czysto. Tutaj jest coś do wysadzenia, ale w miarę czysto. Tutaj jest jakiś koleś, tutaj jest jakiś wykryto materiały wybuchowe, no to... Dobra, no rozumiem, że wykryty nie zostałem, więc po prostu wypadek. Wypadek tutaj przypadkiem chłop się wysadził. Oj. Okej. O, tu biegną gagatki. Niedobrze. Ładowanko i chowanko. To jest moje motto. Ładowanko. On ma hełm, ale mam nadzieję, że... Kurwa, powstrzyma go jednak. Zaćmienie. Nie mam bomb żadnych. Nie widziałeś nic, co ty pierdolisz. Kurwa!
Kurwa, no. No nie, no. Nie, no pierdolę to w takim razie, kurwa. Nie, no chłopce po cichu akcję robi, to nie ostrzeżenie, wchodzisz na wrogi teren, kurwa, niesamowite. Chłopy nawet kurwa nie słyszą strzałów. Te boby i jakiś jeden jebaniec mi wrzucił granat na cipę. Co już za przekleństwa, no ale. Powiem wam szczerze, psycha i zgon. Siema. Chłopy jeszcze się kurwa nie zorientowali, co się dzieje w ogóle. To jest najśmieszniejsze. Takim przynajmniej odnoszę wrażenie. No, wystarczy, że tego użyję, tak? Koniec. Chyba tak. Ej, no to super. I'm sending the guest list from the case. Whatever this auction is, club's not taking chances. Security will be tight. Okay, so we'll find you a suitable identity. Not a regular. Someone from out of the country. A guy they won't recognize. Okay. Okay. This one. Can you pull off a Mr. Pang? I don't think so. Any Europeans? Nicholas Crispin. 32 years old. Expat American. Haven't been back in 12 years. That's the one. Oh my god. They list his preferences. This man is sick. And filthy rich too. Will anyone miss him? What do you mean, miss him? Clara, if I'm stealing his identity, I can't have him around blowing my cover. I can't keep him alive. Oh. No, I guess not. My sister's missing, Clara. I'm gonna do whatever it takes to get it. Czekaj, zabijamy kogoś niewinnego? A z drugiej strony... I'll understand. No, I'm fine. Nobody's going to miss this dog. This is a good match. He's supposed to pick up his car at the dealership. All right. I'll meet him there. Szczerze mówiąc, to tak przez chwilę miałem takie zabić niewinnego. A potem uświadomiłem sobie te wszystkie razy, w którym bym mógł zrobić taką kompilację wjeżdżania w przychodniów, nie? I uświadomiłem sobie, że gry miejskie, to jest fajne, możemy sobie zagrać w gry miejskie. 17 minut odcinka już. Jack's uncle. I want to make sure things are going okay there. First, I want to know if things are okay with Nikki. We haven't heard from her. She's still working things out. She just needs a little more time. Well, Jackson misses her terribly. You know the game, you know the rules. She should at least give him a call. Maybe better than I do. Come on over and take my money. He's not happy here. I understand. And I'll let her know. Just try and keep up. You have any problems with Jax? Anything at all? If he wanders off or anything, you call me right away. I will. You take care of that sister of yours. Yeah. I am. Dobra, zagramy sobie w trzy kubki. Poziom? Come on now, man. Let's see the green. No dobra. Jak się obs... No. Dałem pitos? Nie mogę poziomu drugiego? No dobra. Dobra. Kula. No. Oh, did I lose you? Gościu. There. Damn, man, I'm trying to make a living here. No to średnio tak. Ale oni tak zawsze. Okay, you got me. You wanna see the real moves. Kiedyś tata opowiadał mi historię. Nawet nie kiedyś, to ostatnio. Że kiedyś było tak. Ja wam opowiadam i będę zgadywał, że kiedyś było tak, słuchajcie, że na targu często były takie różne gry miejskie i tak dalej, więc on przerzucił tą piłę? Czy mi się wydaje? I oni zawsze dawali na początku ci wygrać siano, żebyś potem obstawiał, a na końcu okazywało się, że nie ma kulki, w ogóle tam nie było kulki. Jak prosili, żeby na przykład pokazali ci kulki, to kazali ci spierdalać, więc była na przykład kiedyś taka babcia.
Jona i... Tak myślałem właśnie. I kiedyś była taka babcia, która strasznie dużo obstawiła i tam dziewczyny, które przechodziły, to tam krzyczały, że o, babcia, daj spokój. żeby nie obstawiała już, by ją orzną na sianko, co nie? 911, please state your emergency. Żeby nie obstawiała siana, nie? Że tam, bo ją oszukają, a oni faktycznie oszukiwali tych ludzi, co nie? 911, what's your emergency? Oj, zaraz już wpadniemy. No dobra, chuj, no uciekam, spierdalam przez policję po prostu. Siekam tych ludzi. Oni myśleli, że... Kurwa, nie to? Oni, słuchajcie, myśleli, że to moja mama po prostu powiedziała i tam się zaczęli pruć do starszego. I tam ich wyrzucili w ogóle z całego tego targu, czy coś takiego. No, więc nie grajcie w takie gry, zazwyczaj to oszukują. A ponadto teraz to już chuj, teraz to po prostu chłopy są takie szybkie, że nie ma szans w ogóle cokolwiek ogarnąć, to zacznijmy od tego. Dobra, moi drodzy, to co? Dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Przypominam o łapkach w górę, o komentarzach oraz o subskrypcjach, o tym, że na dole znajduje się link do mojego... Ty! Co to jest? W całym Chicago ludzie giną bez wieści. O, idziemy tam, idziemy, tylko zgubimy policję, idziemy. Chociaż nie, miałem od sobą odcinek zrobić, ale patrzcie, jakie to będzie, ale to będzie. Czuję te ciarki. Czujesz to, gościu? Czujesz to? Ja czuję te ciary. To ogarniemy sobie, zrobimy taki specjalny odcinek z tych poszukiwań tych ludzi, bo to jest fajny wątek, podoba mi się. Przypomnę łapka w górę o komentarzach, o subskrypcjach, o tym, że na dole znajduje się link do mojego drugiego kanału oraz Instagrama. Serdecznie zapraszam i żegnam się z wami. Pamiętajcie, że odcinki są codziennie o godzinie... Wow! Holy shit! O godzinie 16 oraz 18 o tej was zapraszam i widzimy się jutro oczywiście z tej serii. Czy życzę wam wszystkim miłego dnia oraz miłej nocy oczywiście, bo bym zapomniał. Czy majcie się ciepło, do zobaczenia. Hey.